Dzień dobry, nazywam się Petros Psylos, jestem polskim naukowcem oraz wynalazcą. Razem z Państwem przez najbliższe tygodnie będę poznawał najciekawsze startupy w kraju, czyli firmy, które mają potencjalną szansę na wielki sukces. Sprawdzę, jak im pomagały fundusze europejskie. Bez wątpienia zapytam także, czego ja mogę się od nich nauczyć. Już teraz zakładam bloga pod tytułem Łap Startup, gdzie będziemy mogli komunikować się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Od teraz, no to zaczynamy. Petros Psylos to genialny wynalazca z Białegostoku, 23-latek, student Politechniki Białostockiej. Przez amerykańskiego Forbesa uznany za jednego z 30 najlepszych innowatorów w Europie. Jego rewolucyjny projekt Matia, z greckiego oko, pomaga osobom niewidomym orientować się w przestrzeni, a jemu samemu popularyzować wiedzę naukową w Polsce i na świecie. W Białymstoku Petros Psylos odwiedził twórców Fotona, kreatywnego robota, który uczy dzieci logicznego myślenia i podstaw programowania. Foton ma niespełna 2 lata, a już zyskuje coraz większą popularność w Europie i na świecie. Na razie jest medialną gwiazdą, wkrótce przejdzie skomplikowane testy w dziecięcych pokojach. Marcin, bardzo się cieszę, że takie wspaniałe projekty powstają na mojej macierzystej uczelni. Powiedz proszę, na jakim etapie skorzystaliście z funduszy europejskich i w jaki sposób te fundusze Wam pomogły? Pierwszy etap pracy, jakby pierwsze miesiące, kiedy pracowaliśmy jeszcze w garażach, jakby te prace pokrywaliśmy z naszych prywatnych funduszy i w momencie, kiedy stwierdziliśmy, że faktycznie jest to pomysł na biznes, chcemy to wdrożyć, potrzebowaliśmy większej gotówki. Wtedy otrzymaliśmy dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki temu mogliśmy tak naprawdę doprowadzić Fotona do tej postaci, którą mamy obecnie. Naprawdę bardzo dużo słyszałem ostatnio na temat tego projektu w mediach. Nawet chyba z parą książęcą się spotkaliście. Foton jest ogólnie celebrytą i nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy... Czapka fajna. Tak zimno, jesteśmy w Białymstoku. Po raz jakby kolejny miał możliwość spotkać się z kimś znanym, z kimś ważnym. Podczas wizyty pary książęcej w Polsce mieliśmy możliwość pokazać robota księżna. Z księciem programowali roboty przebrane za księżnych. Fajne, bardzo fajne doświadczenie, duże wyróżnienie i fajnie, że jesteśmy postrzegani jako projekt, który warto pokazywać poza Polską. Jesteście bardzo dobrym przykładem dla innych startupów, że warto czasem zaryzykować, żeby osiągnąć spektakularne efekty, spełniać swoje marzenia. Miło mi to usłyszeć. Cieszymy się, że jesteśmy tak postrzegani. I faktycznie droga, którą przeszliśmy, śmiejemy się czasami, że to jest droga przez mękę, pełna łez i może nie krwi, ale potu. Ale to jest fantastyczna przygoda, fantastyczne doświadczenie, podczas której niesamowicie dużo się nauczyliśmy. Startowaliśmy jako studenci, którzy nigdy nie stworzyli jednego produktu, nie pracowali przy innych produktach. I w zasadzie startowaliśmy od zera, wiedzę zdobywaliśmy od ludzi, którzy są mądrzejsi od nas, z obserwacji tego, co widzieliśmy w internecie. O, nasz bohater chyba się odzywa. Już słychać dzieci w oddali. Może chodźmy, zobaczymy, jak dzieci zareagują na tego fotonika. Sprawdźmy. Dobra, idziemy. Lewy. Teraz słyszysz? Dzieciak, jak Wam się fotonik ten podoba? Ekstra. Super jest. Szymon, a na czym to polega? Co wy teraz robicie? Programujemy go tak, żeby dojechał do największej liczby na planszy. Czyli układacie tak klocki, aby robot wiedział, w jaką stronę skręcić, ile pól podjechać do przodu, do tyłu i zbieracie w ten sposób punkty, tak? Tak, dokładnie. Z tym fotonikiem, który wygląda tak niepozornie, da się zaprzyjaźnić? Zabralibyście sobie do domu takiego robocika? Tak, bardzo chętnie. Kto chce do domu? Innowacyjne projekty powstają także w Toruniu. Naukowcy skupieni wokół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika stworzyli grę Calculilo. To projekt, który ma wielkie szanse pomóc dzieciom w nauce matematyki. Fenomenalna aplikacja, super projekt, bardzo mi się podoba. Dzisiaj całą noc grałem w to. To ma pomagać dzieciom, tak? Zgadza się. Przede wszystkim ma pomagać dzieciom, ale też przynosić trochę zabawy, ponieważ naszym celem było
wykorzystanie potencjału, jaki mają gry komputerowe, do tego, żeby pomagać dzieciom, które mają problemy z nauką matematyki. I w jaki sposób to się dzieje? Jak ta gra działa? Bo tutaj mam jakiegoś takiego ludzika w samochodziku. Tutaj są specjalne jakieś cyferki. Dziecko wciela się w rolę pilota statku kosmicznego. Mhm. W naszym przypadku wprowadziliśmy dość nietypowe sterowanie. U nas mamy dwie osie liczbowe. I teraz dziecko, które porusza się po poziomej osi liczbowej, tak naprawdę steruje poziomem statku, czyli wysokością. To jest dokładnie ta oś. Dokładnie. I im wyższa cyfra przez nas wybrana, tym statek wyżej się porusza. Zgadza się. Aha. I w przypadku, kiedy przeszkoda pojawia się na danej cyfrze, dajmy na to piątce czy czwórce, dziecko naciska przycisk, którym strzela laserem. Więc ustawiając wcześniej na piątkę poziom. I to w dźwięku jest wszystko też uzewnętrzniane, bo zgadza słyszy się dźwięk. Co wpływa na pobudzenie mózgu dodatkowo jeszcze. I dzięki temu dzieci jakby w aktywniejszy sposób jeszcze przyswajają sobie porządkowanie liczb. Jest pan w Radzie Programowej Neurodio, które stworzyło Calculilo. Gdzie pan profesor upatruje sukces tego przedsięwzięcia? Jeśli chodzi o samą dyskalkulię, to rzeczą najważniejszą są badania przesiewowe, takie, żeby dziecko, które przychodzi do szkoły, miało odpowiednią diagnozę, było wiadomo, że jest zagrożone tego typu problemem i że w związku z tym należy do niego podejść indywidualnie. Odpowiednio zareagować, na przykład poprzez taką grę jak Calculilo, która będzie miała za zadanie z jednej strony, prawda, jako diagnostyczny instrument pewien służyć, ale z drugiej strony jako terapeutyczny, prawda? I możemy sobie wyobrazić w dalszej przyszłości naprawdę zupełnie fantastyczne rzeczy. Po pierwsze, nadchodzi wirtualna rzeczywistość, jak wiemy. Część ludzi w ogóle się tam zagubi. Tak, okulary różne, prawda? Teraz wyobraźmy sobie, że w tej wirtualnej rzeczywistości rzeczywiście patrzymy na to, co się w mózgu dzieje. Widzimy, że pewne obszary nie współpracują ze sobą tak, jak powinny. I na tej podstawie wybieramy sobie takie sytuacje, które kiedy te obszary zaczną troszkę współpracować, no to dostajemy jakąś nagrodę, prawda? I jeśli będziemy w stanie świadomie tak skonstruować gry terapeutyczne, żeby dzięki obserwacji tego, co się w mózgu dzieje, wzmacniać te stany, które są dla nas pożądane, to jest duża szansa, że zmienimy swój mózg w kierunku, który jest korzystny, prawda? Aha. Wykonaliście kawał dobrej roboty. Perfekcyjna grafika, perfekcyjny dźwięk. Jak udało wam się to osiągnąć? Co zyskaliście dzięki funduszom europejskim? To jest dobre pytanie, bo do tej pory rozwijaliśmy się właściwie za nasze własne środki, ale dzięki środkom, które otrzymaliśmy, konkretnie działanie 131, czyli wsparcie przedsiębiorstw akademickich, to pozwoli nam przede wszystkim rozbudować grę, sprawić, że ona będzie bardziej grywalna, jeszcze skuteczniejsza, no i też włączyć do niej moduł analityczny, czyli będziemy mogli pozyskiwać więcej informacji o tym, w jaki sposób dzieci uczą się tej matematyki. Gratuluję obecnych osiągnięć i życzę powodzenia. Bohaterowie naszego programu już skorzystali z funduszy europejskich, by zrealizować lub rozwijać swój pomysł. Z badań wynika, że aż 50% startupów w Polsce korzysta z finansowania zewnętrznego. Poszukiwania możliwości warto rozpocząć od wizyty na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, w każdym regionie kraju znajdują się punkty informacyjne funduszy europejskich i specjaliści, którzy sprawdzą, czy nasz pomysł ma szansę na finansowe wsparcie. Przedsiębiorcy, którzy opracowują nowe technologie, mogą wziąć udział w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tylko w 2017 roku w tzw. szybkiej ścieżce NCBR dofinansował innowacyjnych przedsiębiorców sumą prawie 3 miliardów złotych. Warto skorzystać z wiedzy innych doświadczonych przedsiębiorców lub ekspertów. My już teraz to robimy. Foton jest bez wątpienia bardzo, ale to bardzo medialnym projektem. Jak długą drogę według was musi przejść Calculilo, żeby osiągnąć tak duży sukces? Może powinienem pomyśleć o takim samym filmie reklamowym, który zrobił Foton. Ja pamiętam
Parę miesięcy temu nagrali ten wideoklip, zrobiony w bardzo dobrej jakości, został wrzucony do internetu, czyli miało to taką rolę trochę wiralową, czyli poniosło się dalej. Komuś się podobało, polecił kolejnej osobie i kolejnej. Ale często mówi się, że biznes lubi ciszę, że nie warto wychodzić w świat mediów, zanim jeszcze nie skonstruujemy produktu. Czy to jest prawda, czy lepiej wcześniej zbadać, w jakim środowisku się obracamy? Okej, może biznes lubi ciszę, ale chyba w przypadku takich projektów trzeba jak najszerzej je promować, z jednej strony, żeby dostać informację zwrotną, czy projekt działa, czy nie działa i co ewentualnie poprawić, a z drugiej strony, żeby już też pozyskiwać potencjalnych odbiorców. W jaki sposób można pozyskać fundusze europejskie na takie badania? Bo wiem, że to jest kanwa, można powiedzieć, tego projektu. W Polskim Funduszu Rozwoju tworzymy największą platformę inwestycji venture capital, czyli tych inwestycji wysokiego ryzyka, gdzie inwestorzy pozyskają środki do tego, żeby inwestować dalej w takie młode, innowacyjne firmy. Czyli wchodzimy na stronę, szukamy inwestora, i na końcu, jak możemy się skontaktować z tym inwestorem? Na końcu przygotowujemy prezentację w tym takim startupowym świecie, to oznacza pitch deck, czyli taką prezentację trzyminutową, która w skrócie mówi, co robię, jaki problem rozwiązuję, jak go rozwiązuję, jaki mam za sobą zespół i jakich środków poszukuję i jaki procent swojej firmy chciałbym oddać za te pozyskane środki finansowe. No i wtedy spotykamy się z inwestorem i to wszystko mu prezentujemy. Zobaczymy, czy jest chemia i zobaczymy, czy inwestor będzie chciał w taki projekt zainwestować. Mhm. Mamy szereg działań i programów, które wspierają takich młodych przedsiębiorców. Od bardzo znanego i dobrze realizowanego projektu Scale Up, który pomaga młodym przedsiębiorcom pozyskać z jednej strony fundusze, ale też z drugiej strony ten program akceleracji i wsparcia merytorycznego, czyli przygotowania do tych prezentacji, przygotowania do rozmów z inwestorem, jak się poruszać w tym świecie inwestor versus pomysłodawca. Więc te wszystkie narzędzia są dostępne na rynku i te projekty powinny bardzo mocno z tego korzystać i wykorzystywać te możliwości, żeby dalej się rozwijać. Jeśli masz pomysł na własny startup, napisz do nas i postaw swoją przyszłość na pierwszym miejscu. Z chęcią ci pomożemy, podpowiemy, co zrobić, jak zacząć, skontaktujemy z potencjalnymi inwestorami, oceniając twoje rozwiązanie. Napisz już teraz, skrzynka zostaje otwarta. Do zobaczenia w następnym tygodniu.